absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, mano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w DMC Remastered. Kto wie, być może już w tym odcinku skończymy tę część DMC HD Collection. Póki co, lecimy z misją 15. Pod tytułem Koło Przeznaczenia. Użyj tarczy i pary lanc, aby zdobyć koloseum. Okej, wychodzimy z tej strony, co? No. No tak, oczywiście ci się będą w nieskończoność tutaj spawnić, tak więc żegnam. Tajemniczy kamień, który błyszczy w ciemnościach. Kamień ten istnieje tylko w podziemiu. Jednak jakimś cudem przez upływ czasu zdobył inne właściwości w świecie ludzi. A, że taką latareczkę mamy teraz, powiedzmy. Już myślałem, że nie padnie. Oj, proszę, fragment niebieskiej kuli, to mi się podoba. Przedostatni. Oj, proszę, woda święcona. Nie, właśnie, muszę to w końcu wykorzystać, zobaczyć jak to działa. No, dobra, dawaj. Woda święcona, tak. Nader skuteczny. Nader skuteczna. Au! Kurde! No, co? Weź, że się odbi. Dziękuję. Wodna. Okej. Coś napisano. Koloseum.
ufa, czy też wpuszcza zdobywcę z lancą. Przyszedł czas, nadszedł, aby otworzyć drzwi. Para lanc, która była, jest, która jest dzierżona przez rycerzy, którzy strzegą bramy. Nie można nimi walczyć. Dobra. Widziałem w ogóle, że są dwa trofea, dość intrygujące. Jedno, aby przez całą grę nie zginąć. Okej, okay, to jest wykonalne. O, super. Więcej was nie było? Ale jeszcze jest drugie trofeum, takie troszeczkę bardziej, nie powiem, że rąbnięte, ale dość intrygujące. Mianowicie, mamy wykonać całą misję, ani razu nie dać się trafić. No, ale weź traf! Tutaj proszę, złota kula jeszcze. Jakbym ich nie miał wystarczająco. Co się tutaj znajduje? Tutaj nic. Dobra, już jest gwiazdki, bo i tak mogę sobie ją tutaj zaraz od razu kupić. W ogóle mnie to, w ogóle nie zaboli mnie kupienie tego. Tak więc cóż, co się kryje w tym miejscu? Okej, no clue co to robi, nie? Ale... Może się dowiem. Are you fucking serious? Nightmare Beta? Broń stworzona w podziemiu. Jej moce są nieznane. Okej. Okay. Gun Collector. Czy to jest... Czy to są wszystkie broń, jakie mogłem zdobyć, tak? Okej, okay, wygląda intrygująco. Aha, ale to zrzuca ten mój licznik Devil Triggera. Dobra.
To nie, ja poproszę z powrotem Ebony i Ivory. Ja tam wolę mieć pistolet, który nie kradnie mi możliwości przemiany. No, come on. No, ważnie. O, a ty, w sumie właśnie, zobaczmy, co to robi. O, ej, to mi chyba ten pasek przemiany uzupełniło, tak mi się wydaje. Nawet muszę sprawdzić. Bo pasek miałem zużyty. Ja się przy okazji naładuję trochę życie. Na czasie totalnie mi nie zależy, bo nie mam też zamiaru powtarzać tych misji na eskę. Bo też nie wiem, czy mogę je tak w miarę normalnie poprawiać. No i dobra. I co? I teraz stanę? Tak jest! I proszę bardzo! Za darmo uzupełniam sobie do pełna pasek demonicznego triggeru. No i dziękować. Dobra, czyli teraz przechodzimy tędy. Zlewamy totalnie te kukiełki. Wychodzimy tutaj. Zlewamy totalnie, a nawet lepiej. Zlewamy je wodą święconą. Zlewamy je wodą święconą. Naszych niemiłych kolegów. Jest tu dekoracja reprezentująca dwóch rycerzy. Wygląda na to, że rycerze powinni coś trzymać. Słowa są wyryte bądź wygrawerowane pod dekoracją. Czekaj, tarczę się. A nie, czekaj, przecież to czytałem. Czytałem to chyba w drugim odcinku. Tak, użyj. I proszę. Wchodzimy na arenę. Słyszę głos mówiący do mnie w mojej głowie. Ofiaruj ofiarę Koloseum. Takie masło maślane, ale... Okej. Okay. A zostanie połączone ze ścieżką do koła przeznaczenia. Dobra, widzę, ptaszek jeszcze nie ma dość. To proszę bardzo. Na twe własne życzenie. Ej, no nie, serio? Okej, szybkie dojście na górę. Trochę leczenia i co z tego? No i spadłem.
chleba. Keep firing! O, proszę, już wszystkie wpisy na temat wszystkich wrogów zdobyte. Noż ty... Boże, jeśli istnieje jeden rodzaj przeciwnika, to jest to właśnie taki, który spami tylko i wyłącznie jednym atakiem. Gin! Niewiara po prostu, nie? Beat him. Maybe it was too easy for you. Mundus. His heinous ways make me sick, killing even his own, like they were nothing. He's the one that took the life of my mother, my brother, Shirley. My mother used to always tell me that my father was a man who fought for the people. He had courage and a righteous heart. In the name of my father, I will kill Mundus. Hey, Trish, where did you go? No. Król Avalonu powinien obrócić kołem przeznaczenia i wziąć... I rozpocząć i napisać historię nowego lądu? Jakoś tak? Koło przeznaczenia. Okrągły talerz, to był talerz, tego co pamiętam, reprezentujący powtarzający się cykl przeznaczenia.
No i koniec. Ta, pomijmy już te rangi, bo nie chcę się nawet nad nim się bawić. Jeszcze drugi w sewie muszę nadrobić. No i zapisałem. No i dobra. Jeszcze, jak mówiłem, lecimy dalej. To nie było takie mega krótkie, ale... Who knows, jaki będzie kolejny. W sumie już 20 minut minęło prawie. Nie no, spróbujmy. Odkryj tajemnicę Kostura Hermesa. Dobra, póki jestem tu, czy mam coś do kupienia? No, mogę sobie wodę uzupełnić. No, tutaj nie ma co patrzeć, bo to już jest od dawien dawna. Znaczy od dawien dawna, no od poprzedniego odcinka to jest wykupione. Lecimy póki co z misją. No i proszę, pyk. Niebieska orba. Dante, ja cię proszę. Dobra, i gdzie mam teraz iść? Autentycznie nie mam bladego pojęcia, gdzie może być ten. Gdzie może być miejscówka, gdzie mam to wsadzić. Gdzieś w tym miejscu. Nawet nie walczę z tymi przeciwnikami, nie ma sensu. Dobrze. A, dobra, teraz wiem. Idziemy chyba do tego początku, przy tym moście, żeby do zamku, żeby wrócić znowu do zamku. No i teraz tu to musimy umieścić. Ja. Koło przeznaczenia wskaże ci drogę, czy tam poprowadzi cię do krainy początku, czy jakoś tak by to było. Okej, okay, let's go then. Wracamy tam, gdzie walczyliśmy po raz pierwszy ze Skoronkiem chyba. A nie, jednak nie. Podobne tylko wejście. Jezu, jak to się klimat w ogóle zmienił. A, tak coś właśnie czułem, że widziałem coś niebieskiego i proszę. Kolejna niebieska kula. A co za tym idzie? Kolejne zwiększenie paska zdrowia. Tutaj możemy na górze coś odpalić. Co to za jakiś cyklop? O kurde! Ty, ej, czy to jest jakby... taka duchowa wersja nas? Okej, okay, to poszło mega szybko. Myślałem, że taka walka trochę jak w Darksidersach, że wojna walczył z tą taką... mroczną wersją samego siebie, po założeniu maski cieni, ale proszę, jednak nie. Czyli to jest demon, który jakby, nie wiem, bazuje trochę na naszych zdolnościach, coś takiego? I tworzy taką kopię?
O, skubańcze. Zobacz, jakaś szybko wymianka Alastora. A bo w sumie po co? Posłużymy wody święconej. No i to ich momentalnie kasuje, a ja się nie muszę niczym przejmować. Tutaj na górze nic nie ma. Tutaj raczej na żadne iluzoryczne ściany nie mogę liczyć. Czyli po prostu idziemy. Czy nie? Tędy? Nie, właśnie, nie tędy. Tędy już. Tędy przyszedłem. Idziemy tędy. Tylko teraz ile tu jest drzwi do przejrzenia? Tutaj? No tu jest tylko to, ale w sumie jak już wstąpiliśmy, to uzupełnimy sobie tę jedną wodę. Troszkę orbów zdobędziemy. No. Dobra, nie rozwali tego, szkoda. Okej, są marionetki, ale nie mam ochoty ani chęci nawet z nimi walczyć, tak więc... omijamy je totalnie. W ogóle, czy my tutaj jesteśmy już cały jeden dzień? Bo tak to trochę wygląda. Halko, co się dzieje? To jest jakaś niewidzialna ściana. Co ty mam teraz zrobić? No nie mam się przemienić, no to o co kamon? Proszę. No nie. A co, zresztą nawet nie mam przemiany, to czekaj. Może najpierw użyję gwiazdki, a potem dopiero będę to sprawdzał. Nie. Burza może? No też nie. No come on, co mam tutaj zrobić? Chyba, że to muszę przejść później. Czy to jest jakieś przejście, wejście? No, w sumie to jest. Tutaj zaraz. Aha, drzwi nie ruszą się ocal. Świetnie. A ty mi się cofnę? Też nie. Dobra, czyli jestem tutaj uwięziony. Dopóki tej zagadki nie rozwiążę, no ale... no, nie mam bladego pojęcia jak. Chyba, że teraz muszę przejść przez drzwi. Też nie. Tutaj też nic nie zrobię. Ej, no o co kaman? Co mam tutaj zrobić? Nie wiem, z Ifritem mam tutaj coś zrobić, czy jak? No, chyba nie bardzo.
Ej, nie serio, co ja mam tutaj zrobić? No halo! Co, tego mam użyć? Nie no, nie mogę. To byłoby bez sensu, to tym bardziej. Nie no, mogę sobie gwiazdkę wykorzystać. Czemu nie? No nic mi to nie da, no halo, co ja mam tutaj zrobić? Nie wiem, zwykły miecz mam wziąć? Czemu te kolory tacy głupieją tutaj, to jest też dla mnie dziwne. Nie wiem. Ty, wait, a może muszę po prostu coś sprawdzić? To... O, oczywiście! Strong search. Surgeon to jest chirurg, ale to search coś innego będzie oznaczało. Może siła? Siła albo moc na przykład? Sila zła moc dochodzi z kałuży wody. Słyszę głos w mojej głowie. Chodzi jaki przecież? Głos w mojej głowie mówi: ten, kto puka do bram za światów czy tam podziemi, powinien przynieść siłę z niebieskiego kamienia, czy pożyczyć siłę właściwie. Hej, Glutku. Oho, świetnie! No tak, bo ja mam tego. No, Alastara tylko mam... Ten Force Edge, to już Alastara ponownie. What? Halo? Where am I? Myślałem, że zginąłem przez chwilę, ale nie no. Czy mi to przeniosło? A gdzie? Halo? Co ja mam zrobić? Rozwalić wszystkie te czaszki? O, świetnie! Toż to nasz płonący koleżka. Dobra, na szczęście szybko poszło. Co teraz? Okej, tutaj coś. Aha, wróciliśmy. A nie dość, że wróciliśmy, to jeszcze spuściliśmy w perdol temu czemuś. Dobra, czekaj, co się stanie, jak to naładuje? Okej, co teraz? A, jest unieruchomiony chyba.
Okej, czyli tutaj tylko w jakimś konkretnym miejscu mogę go trafić. Właśnie w tym miejscu. Włączamy przemianę. Gwiazdeczkę proszę, to szybciutko. Ła! Już? No niby padł. Dobra. A, okej. I wychodzimy. Aha, no tak. Dobra, widzę, że tutaj bez zmian totalnie. A no właśnie, bo tu mogłem wstawić tą laskę Hermesa. Okej. Sypialnia Kasztelana jest tu namalowana. Reaguje na rosnącą złą moc ciemności, nie więcej. Wygląda jak zwykły obraz olejny. Zaraz. Wygląda na to, że powierzchnia... No, jak woda się zachowuje tego obrazu. Okej, okay, ja tutaj. Tutaj pokój, gatekeeper. Strażnika bramy. I tutaj to samo co wtedy. To samo. Okej, okay, czyli tylko się zmienia opis tego, jaki to jest przedmiot. Nic więcej, z tym nic nie zrobię. A tutaj? Też nic. O! No proszę. Night Terrors. Czyli to chyba nie też będzie jedno z trzech spotkań z tym przeciwnikiem. No, nie dziwi mnie kompletnie ta ranga, ale kurde. Czyli proszę, jeszcze nie kończymy w tym odcinku misji. O kurde! A, jeden zapisu. Dobra, nieważne. Ale okej. Ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się tą misją i może w kolejnym skończymy grę.
bo w tym się to niestety nie udało. Ale mówię, to było założenie, że misje będą krótkie. Choć no, zakładam, że gdybym od początku wiedział, co mam zrobić w tej misji, no to pewnie grubo mniej by to zajęło. Ale okej, bez żadnego przedłużania, do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym być może na La Grande Finale skończymy grę. Do usłyszenia. Cześć!